Witam, przed chwileczką zakończył się mecz grupowy dla tych drużyn. TKM Włocławek pokonał drużynę ze Startu Lublin, ale przed meczem, panie Cieśku, mieliście furtkę otwartą. Wystarczyło wygrać 7 punktami, żeby być w strefie marzeń. Kilka słów o tym meczu. Wystarczyło wygrać. No dla nas się turniej, po dwóch pierwszych porażkach, turniej się dzisiaj zaczął niejako na nowo, tak? Rzeczywiście to, co mówisz, no wystarczyło, no. Matematycznie wystarczyłoby tylko wygrać plus 7, ale to tak się mówi, matematyka, tak? No, nie zawsze tak, nie uważa, tak, ale to mówię, no to jest gdzieś tam, mówię, w tym sporcie też piękne, tak? Że tak to wszystko wygląda i tak to się układa, tak? Że mówię, mimo dwóch porażek można mieć jeszcze drzwi otwarte. Gratulacje dla Włocławka, powodzenia dalej. Ze swojej strony co? Ze swojej strony, no, chyba zrobiliśmy, co byliśmy dzisiaj w stanie, no. Tak jak chyba trener też widział, nie? Może troszkę gdzieś tam za późno, ale mówię, no to jest 20 punktów, to jest, no, bardzo, bardzo dużo, tak. Dziękuję, jutro gracie o miejsce siódme, nie wiadomo jeszcze z kim. Trener asystent z Inowrocławia, dobrze mówię? Tak, dobrze. Pan Piotrek Wiśniewski, pan tutaj swoich zawodników w tej drużynie TKM-u ma dwóch, tak? Czterech aż, między innymi MVP. Parę słów o tych swoich zawodnikach i o meczu. No najpierw gratuluję drużynie przeciwnej postawy w dzisiejszym meczu. Każdy chciał wygrać ten mecz, każdy podjął walkę. My się cieszymy, że nasi chłopacy nie właśnie tak jak ten mówi, nie stawiali na matematykę, nie kalkulowali, tylko wyszli na boisko, zagrali dobry mecz, pokazali serce, pokazali charakter, no i dzięki, między innymi dzięki temu jesteśmy w czwórce, z czego się bardzo cieszymy. A co do moich zawodników, no co tu dużo mówić, no chłopacy, fajna grupa, wiadomo, gdzieś u nas w klubie wiodący rocznik 2003, wszyscy ciężko pracują, rozumieją się, no fajnie, że otworzyła się taka możliwość zagrania dla tych chłopaków w 2004 roczniku w pobliskim Włocławku. Dziękuję. Nie tak dawno kontuzjowany Wojciech Lewandowski, ale po turnieju w Bielicy doszedł... Przepraszam, że wejdę, ale dlatego mówię człowieka, to chyba nawet nie wiem, nie był u mnie, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie słowa naprawdę podziękowania dla jego rodziców, bo mówię, po turnieju w Bielicy, sam zresztą byłeś, widziałeś diagnozy lekarskie, jakie były, no to mówię, chłopak już był, że tak powiem, przekreślony, ale jak dzisiaj grał i w całym tym turnieju, no to chyba widać, nie? Walczył jak mógł, Lewandowski, Wojtek, 10 zbiórek ładnie. Chyba miałeś ciężko naprzeciw tutaj Wojciechowskiemu. Parę słów o dzisiejszej walce i bitwie o strefę medalową. Dzisiejsza walka, no, nie była prosta. Przeciwko takiego gracza, no to trudno jest zagrać pod koszem. Poza tym każdy u nas w drużynie grał na 100%, ale niestety nie wystarczyło to. No niestety czwarta kwarta przesądziła o dalszym wyniku, więc to wszystko, co mogę powiedzieć. Mikołaj, ponownie MVP meczu, no, tak wykazały statystyki, jednej zbiórki ci zabrakło do double-double, ale i tak super. Parę słów o grupie, który mecz był najtrudniejszy dla ciebie w tej grupie? Moim zdaniem był najtrudniejszy mecz z Sierakowem, bo to jest drużyna bardzo wybiegana, postawili też bardzo wysoką poprzeczkę. Do przerwy jeszcze wygrywaliśmy, ale potem po przerwie nasza gra wyglądała gorzej, a oni po prostu coraz lepiej atakowali, no, zaatakowali intensywność. Wychodzicie z drugiego miejsca, gratuluję. Chcesz tutaj, chciałbyś powiedzieć, kto najlepiej z tobą dzisiaj współpracował, bo ty raczej jesteś zawodnikiem podkoszowym. No moim zdaniem Andrzejewski też odegrał dobrą robotę i Kornatka zwłaszcza w obronie dobrą robotę. Odciął gracza z numerem 7, bardzo dobrze go bronił. No tak samo. Tak, o rok młodszy jest i Andrzejewski też dobrą robotę wykonał. Chłodną głowę zachował, pomagał rozgrywać ogólnie. No, ładnie rzucasz osobiste, 10-9, elegancko, no wszystkiego dobrego. Widzimy się jutro. Pan gra o miejsce siódme.
Start Lublin, i to i tak jest historyczny sukces, bo U14, tak, a wy półfinały, jesteście jak rok temu znowu w strefie medalowej, Włocławek, gratuluję, do zobaczenia jutro, dziękuję za wywiad. Dziękuję.